Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Sylwia Zemło, kanał Gym Fullness. Dawno nic dla Was nie nagrywałam, ale z okazji nadchodzącej wiosny postanowiłam nagrać coś ciekawego, aby odświeżyć swój kanał. Przeczytałam książkę pod tytułem Zacukrzony mózg autorstwa doktora Mike'a Dow. Myślę, że dobrze to czytam, a jeśli nie, no to sobie spójrzcie, jak to wygląda. Taka książka, udało mi się ją przeczytać i nie ukrywam, że książka mnie zainspirowała do tego, żeby nagrać specjalnie dla niej ten właśnie film. Póki co moi klienci mieli przyjemność posłuchać moich takich recenzji na temat tej książki, ciekawostek, opowiadałam im i jakoś tak widziałam, że byli tym zainteresowani, więc stwierdziłam, że nagram film dla szerszej publiczności, tak żebyście się czegoś może mądrego ode mnie dowiedzieli, a raczej od tego pana doktora. Czym jest w ogóle zacukrzony mózg? Może tak kilka słów na ten temat. W 2015 roku opublikowano wyniki badania BMC Medicine, które dotyczyło właśnie zacukrzonego mózgu. Chodzi o to, tak mówiąc najprościej, że mózg zacukrzony po prostu staje się mniejszy. A konkretnie nie mówimy może o całym mózgu, tylko o takim obszarze, jakim jest hipokamp. Myślę, że ktoś z Was na pewno słyszał, co to jest hipokamp, jak nie, to możecie sobie sprawdzić. Więc głównie tutaj skupiamy się na tym obszarze mózgu i on pod wpływem takich pokarmów słodkich albo tłustych, mam tutaj na myśli o, wiecie, cukier, czy na przykład takie niezdrowe kwasy tłuszczowe, na przykład kwasy tłuszczowe trans albo omega 6, które występują bardzo często w przewadze, jeśli chodzi o przetworzoną dietę. Więc te dwa składniki wpływały na to, że mózg po prostu się kurczył. Stwierdzono to na podstawie rezonansu magnetycznego, więc nie były to jakieś wróżby, tylko takie prawdziwe, twarde dowody. Jeżeli wiemy, że określone pokarmy sprawiają, że nasz mózg się zmniejsza i poprzez to gorzej się czujemy, to dlaczego dalej je spożywamy? Kochani, wyobraźcie sobie, że poprzez spożywanie tłustych pokarmów, czyli na przykład frytki, czy tam powiedzmy też jakiś kebab, czy słodkich pokarmów, poprzez właśnie jakieś ciastka, inne słodycze, no wszystko to, co tam Wam wpadnie do głowy, to o tym właśnie mowa. Poprzez takie pokarmy wydzielają nam się dwie substancje, które właśnie doprowadzają do tego, że chcemy spożywać tych pokarmów więcej. Taką substancją, tutaj sobie wynotowałam, jest dobrze wszystkim znana serotonina. Czyli serotonina to jest taka substancja, która kiedy się wydziela, to czujemy się tacy odważni, czujemy się zmotywowani do osiągania celów, ogólnie czujemy się bardzo optymistyczni. I wiadomo, jeżeli mamy mało serotoniny, no to będziemy bardziej tacy skłonni być depresyjni, będziemy smutni, nie będziemy mieli na nic ochoty, po prostu będziemy zdemotywowani do życia. Co ciekawe, doczytałam właśnie w tej książce, że przestępcy, którzy popełniają jakieś takie zbrodnie, czy przestępstwa, czy napadają, okradają i tak dalej, to mają skrajnie niski poziom serotoniny. Czyli widzicie, do czego może doprowadzić niski poziom tego neuroprzekaźnika, do bardzo złych rzeczy. Dlatego dbamy, żeby on był cały czas na wysokim poziomie. I poprzez spożywanie słodkich pokarmów ten poziom serotoniny skacze do góry. Dlatego jesteśmy chwilowo szczęśliwi, ale oczywiście jak to w życiu bywa, jeżeli osiągamy coś za szybko, no to trzeba jakby zaciągamy dług i ten dług trzeba spłacić. Ja to właśnie tak sobie sama wizualizuję, czyli zawsze jeżeli coś dzieje się za szybko, za dobrze, za prędko, za miło, to znaczy, że później trzeba będzie ten dług spłacić. Moi drodzy, i teraz serotonina, z czego ona powstaje, bo to też jest bardzo ważna sprawa, ona powstaje z tryptofanu. I teraz, żeby to wszystko fajnie działało, żeby to było takie zgrabne kombo, musimy mieć foliany, witaminę B6, witaminę C, cynk i magnez. I teraz wypisałam sobie kilka produktów. Jajka zawierają tryptofan, szpinak zawiera folian, łosoś zawiera witaminę B6, maliny, witamina C, ciecierzyca, cynk, orzechy nerkowca, magnez. To jest taki przykład produktów, które gdzieś tam można sobie jakoś fajnie połączyć. Nie mówię, że wszystkie zmieszać, bo mogłoby się zrobić nam niedobrze. Ale to jest taki przykład produktów. Tych produktów jest dużo więcej.
To jest przykład, gdzie te wszystkie, to kombo mamy zawarte. I teraz druga substancja, która się bardzo szybko jakby uwalnia poprzez jedzenie tym razem tłustych pokarmów, czyli jak tam sobie spożywamy właśnie te frytki, to wszystko takie przesączone tłuszczem, tak wiadomo o co chodzi, to wtedy uwalnia się dopamina. Dopamina to jest taka substancja, mnie się kojarzy z takim kimś bardzo szybkim, bardzo energicznym, ale niestety jak szybko, energicznie wpadnie, narobi zamieszania, to jest taka osoba, jak wpada na imprezę, robi szybko zamieszanie i wychodzi. To wiecie o co chodzi, taka właśnie dopamina, która wydziela się bardzo często na randkach, w momencie kiedy się zakochujemy, w momencie kiedy coś wprawia nas w podniecenie. Tutaj możecie sobie wstawić trzy kropki, co Was wprawia w podniecenie i wtedy mamy taki wystrzał dopaminy. No i jeżeli nie mamy tej dopaminy w swoim życiu za dużo, no to jesteśmy tacy apatyczni, smutni, zdemotywowani. Właśnie jeżeli mamy niski poziom dopaminy, to też może być to spowodowane brakiem snu, silnym stresem. I tutaj nawet sobie zanotowałam, słuchajcie, że ktoś, kto permanentnie miał w dzieciństwie do czynienia z jakimś takim toksycznym rodzicem, na przykład miał uzależnionego rodzica od jakiejś tam substancji, czy to od alkoholu, czy od narkotyków, to takie osoby bardzo często w dorosłym życiu mają taki ogólnie niższy właśnie stan tej dopaminy i ciężko im po prostu się żyje poprzez właśnie takie negatywne wzorce z dzieciństwa. Więc to zobaczcie, jak to się wszystko składa w całość. Także jeżeli ktoś na przykład w Waszej rodzinie, w Waszym towarzystwie, w Waszym gronie jest taki depresyjny, taki, no widzicie, że on, że ciężko go jest czymś zadowolić, to miejcie dla takiej osoby też dużo empatii, bo to może być właśnie osoba, która jest po przejściu. Czyli ja po prostu mam taki wniosek, im jestem starsza, tym się staram mniej oceniać ludzi, ale to już taka, wiecie, prywata, wracamy do tematu, po prostu nie oceniajcie, a starajcie się taką osobę zrozumieć, bo bardzo często może to być spowodowane przez jakieś takie wydarzenia z przeszłości. Oczywiście nie można tego usprawiedliwiać, bo jakby trzeba z tym walczyć i trzeba jakby sprawiać... starać się rozwiązywać takie problemy, no na przykład właśnie czytając taką książkę, która też pomoże takim ludziom, którzy gdzieś tam psychicznie są pogrążeni w takich właśnie złych wzorcach i myślach. Czyli podsumowując, dopamina to jest substancja, która się uwalnia głównie przy spożywaniu właśnie takich mocno tłustych pokarmów. Dopamina powstaje z tyrozyny i tutaj kolejne kombo to będzie żelazo, witamina C, folian i miedź. Czyli tutaj mamy na przykład szpinak, który zawiera dużo żelaza, żółta papryka zawiera witaminę C, folian to na przykład szparagi. W książce jest dużo różnych właśnie warzyw, owoców, które jest to właśnie w taki fajny sposób opisane, co właśnie zawierają, żeby sobie stworzyć takie menu, jeszcze tak powiem dodatkowo. Tak, bo wiecie, tak chaos trochę mam myśli, bo chcę jak najwięcej rzeczy powiedzieć. W tej książce jest też zawartych kilka fajnych przepisów, takich gotowych właśnie przepisów na potrawy, które będą sprzyjały temu, żeby odcukrzyć swój mózg. Czyli wiecie już, dlaczego spożywamy produkty, które kurczą mózg. No i teraz, co jeszcze ciekawego jest w tej książce, co mi się spodobało? Na pewno to... jak autor opowiada o tym, że nie tylko chodzi o jedzenie, bo bardzo często mamy takie pułapki myślowe, on to tak nazywa, chodzi o takie nasze takie mantry, które nas gdzieś tam prześladują. No powiedzmy, że mamy jakieś przekonanie o sobie, dajmy na to ja, powiedzmy, mam przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobra. I takie przekonanie, bardzo często możemy być tego nie do końca świadomi, może nam to ktoś uświadomić, psycholog albo osoba bliska i powiedzmy, ja z taką mantrą idę sobie przez życie. No to nie musi być mantra, że jestem niewystarczająco dobra, może być na przykład mantra, że powiedzmy, nie wiem, nic mi się w życiu nie udaje, tak? I każdy taką mantrę gdzieś tam w sobie ma i chodzi o to, żeby tą mantrę tak odwrócić i tak zamienić, żeby ona nie blokowała jakby przepływu serotoniny. Czyli widzicie, to wszystko chodzi o psychikę. I każdy z nas, nawet tutaj autor wypisuje sporo tych różnych mantr, które tam często ludzie mają. I tam właśnie też była taka mantra, że na przykład jestem, nie wiem, jestem gruba i nikt mnie nie pokocha, tak? I wiecie, to są takie mantry, które gdzieś tam nam w głowie siedzą i one bardzo często blokują nas przed takim osiągnięciem pełni szczęścia. No i poprzez takie mantry właśnie gdzieś tam nie możemy jakby spełnić swoich takich celów. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Czyli ja się mogę odżywiać dobrze, mogę się starać,
ale gdzieś poprzez te takie negatywne wzorce myślowe mogę mieć problem z osiągnięciem celu, nawet jeśli chodzi o redukcję masy tłuszczowej. Czyli zobaczcie, jak bardzo tutaj jest silne powiązanie z głową. Co jeszcze jest ciekawego? To były właśnie pułapki. No i oczywiście, jak mamy pułapki myślowe, negatywne wzorce, no to mamy wzmocnienia. Czyli właśnie jak wzmacniać się, jak samemu doprowadzić do tego, żeby te negatywne mantry odwrócić, żeby to wszystko zaczęło działać na naszą korzyść. Czyli wzmocnienia to będą albo czynności podnoszące na przykład poziom dopaminy i serotoniny, albo jakieś takie proste czynności codzienne właśnie, które będą nas motywowały i będą sprawiały, że jesteśmy szczęśliwsi. Czyli na przykład, tu jest po prostu opisanych mnóstwo tych czynności, ja Wam wymienię. No na przykład pójście na spacer, pójście do kina, pójście do teatru. Tak zaczynam wymieniać i orientuję się, że jeszcze jest pandemia i nie możemy nigdzie wyjść. Ale dobra, za chwilę to się wszystko skończy, taką mam nadzieję, i będziemy mogli, czyli będziemy mogli sobie wyjść. Czyli na przykład wyjście do teatru, wyjście do kina, wyjście z psem, przeczytanie dobrej książki, telefon do osoby, która sprawia, że jesteście po prostu szczęśliwsi, zrobienie jakiegoś dobrego uczynku, to wszystko podnosi poziom serotoniny, na przykład zrobienie treningu, pójście na rolki, zrobienie, bo wiecie, czegoś takiego, nie wiem, wyjście do ogródka, czy na przykład zrobienie porządku w domu, to też może podnosić właśnie poziom dopaminy. I właśnie poprzez takie czynności możemy wzmacniać tą dopaminę i serotoninę tak, żeby coraz więcej jej krążyło w naszym ciele i żebyśmy po prostu czuli się szczęśliwsi. Czy jeszcze chciałabym Wam coś powiedzieć? A, chciałabym Wam w ogóle jeszcze taką rzecz powiedzieć. Widzicie, tak trochę wyrwałam to z kontekstu. Jeszcze wrócić do tego hipokampu, bo na początku mówiłam, że zacukrzony mózg wpływa na zmniejszenie hipokampu. A hipokamp to jest taka część mózgu, która bardzo często odpowiada za powstawanie depresji. Za powstawanie depresji, za to, że mamy jakieś określone reakcje emocjonalne, czyli na przykład jesteśmy tacy, jak to się nieraz mówi, że ktoś jest taki psychicznie zablokowany. Nie wiem, czy tak się powinno powiedzieć, czy to jest prawidłowo, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ktoś jest taki zablokowany, czyli tak ciężko do niego dotrzeć, i to właśnie bardzo często może być powiązane z zacukrzonym mózgiem. Czyli osoba, która ma depresję, ma często ten hipokamp po prostu zmniejszony, poprzez na przykład zacukrzoną dietę, czy tłustą dietę, poprzez właśnie takie negatywne wzorce myślowe. I to też jest właśnie takie ważne, też tutaj kolejna jakby sprawa, skąd ta depresja się może brać, czy to koniecznie właśnie są tylko wydarzenia, które nas otaczają, czy właśnie też może to się tworzyć, wszystko w taką, łączyć w taką jedną całość. Moi drodzy, jeżeli chodzi o książkę, to w środku w niej znajdziecie też dużo informacji na temat właśnie kompulsywnego objadania się, na temat tego, jakie problemy mają ludzie, z jakimi problemami przychodzą do tego doktora Majka, i on tutaj opisuje dużo różnych przypadków kobiet i mężczyzn, którzy mieli problemy ze zrzuceniem tkanki tłuszczowej. No i oczywiście clue całej książki to taka kuracja miesięczna, którą tutaj doktor Mike nam proponuje. Możecie sobie zobaczyć, kuracja miesięczna, gdzie bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę nie chodzi o odrzucanie tych złych pokarmów, tylko chodzi o dodawanie dobrych pokarmów. I to jest właśnie początek tej drogi, czyli coś, co nie jest tak popularne, bo zazwyczaj jak idziemy gdzieś do dietetyka, czy gdzieś tam sobie po prostu próbujemy zmieniać tryb życia, to zazwyczaj skupiamy się na odstawieniu, czyli takiego odwyku, robimy sobie taki odwyk od tego wszystkiego, co jemy, a doktor tutaj proponuje nam, żebyśmy nie robili takiego gwałtownego ruchu, jakim jest odwyk, czyli całkowite wyrzucenie wszystkiego, co złe, tylko zaczynamy dodawać dobre produkty i dopiero po jakimś czasie powoli, powoli zaczynamy rezygnować. Bardzo ciekawa książka dla wszystkich tych, którzy borykają się z efektem jojo, właśnie z taką, z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, albo na przykład z ludźmi, którzy wyglądają, powiedzmy sobie, względnie dobrze, ale gdzieś czują się niedobrze w swoim ciele. Także książka, myślę, że dla wielu z nas może być ciekawa. Ja Wam ją serdecznie polecam. Dla mnie taka ciekawa pozycja, na pewno będę
będę do niej od czasu do czasu wracać, żeby sobie poutrwalać te rzeczy i żeby móc też klientom przekazywać fajne informacje. Kochani, to wszystko ode mnie na dziś. Ja Wam życzę, żebyście kwitli, wzrastali jak te moje tutaj tulipany, które już sobie ponad tydzień stoją. Zobaczcie, jak się ładnie trzymają. Życzę Wam, żebyście Wy się trzymali jeszcze lepiej niż one. Dużo zdrówka ode mnie, trzymajcie się i pamiętajcie, będzie dobrze. Pozdrawiam, cześć!